Hej, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 5, kolejne misje poboczne. Kogoś tutaj mamy, jest tutaj ktoś siedzi, dobra. There you are, handsome. New mod. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch, on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. No dobra, czyli jest taka babka, która ma akta policyjne, ma w jakiś sposób dostęp do akt policyjnych i to może być w jakimś stopniu, powiem wam, jakaś część, znaczy może rozpoczęta część, która pomogłaby nam tutaj znaleźć te akta CJ'a, ponieważ ja byłem na posterunku policyjnym, nie było żadnych akt CJ'a, jeździłem samochodem policyjnym, tam też żadnych akt CJ'a niestety nie ma, co za tym idzie po prostu, wydawało mi się, że to jest jakiś fake po prostu, też nikt, kompletnie nikt na YouTubie, czy to na zagranicznych YouTuberzy, czy polscy, nikt nie nagrał filmiku z aktami CJ'a, więc wydaje mi się, że to jest wymysł, ale będę wykonywał misję dla tej babki pewnie jeszcze nie raz, co za tym idzie po prostu, wydaje mi się, że będziemy mogli na tej podstawie stwierdzić, czy faktycznie te akta CJ'a istnieją, czy też nie, ale na 99% pewnie nie istnieją. Tak więc proszę też was o to, abyście mnie pytali 10 tysięcy razy, czy te akta CJ'a pokażę, bo nieraz mówiłem, że nie mogę ich znaleźć po prostu. Nie widziałem czegoś takiego nigdzie, ani na YouTubie, ani na forach. Jak pytałem na forach, to mówili, że to jest pewnie jakiś fake, ściema, więc po prostu tutaj czegoś takiego najprawdopodobniej nie ma. Ale jedziemy sobie wykonać kolejną misję, ponieważ ta babka jeszcze nam tutaj maila nie wysłała z danymi do tego kolesia, którego mamy szukać. Tak więc pojedziemy sobie wykonać kolejną misję poboczną, a pewnie w międzyczasie ona wyśle nam jakieś dane, które nam będą potrzebne, aby tego kolesia po prostu znaleźć. Za bardzo nawet nie wiem, kim ona jest, ale nie wiem, może jakaś była policjantka albo kto, nie wiem. Może przekonamy się po prostu w przyszłości. Też niby samochód terenowy, znaczy bardziej SUV, a tutaj po piasku dosyć słabo jedzie. Okej, ostatnia prosta i mamy ich. You're gonna meet a bitch, that's where you're gonna meet one, you know what I'm saying? Hey. Give me a sip of that. What? Come on! My throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you're... What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing, all right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker! That's right. I said it. Creepy. Old. Motherfucker! No! Jesus! Huh? No, come on. What? Sorry. Now, where were we on, exactly, get up, huh? Get up. I'm sorry, man. We're help, sorry. Man. Help! There's a guy with a gun! Wow, uruchomił nam się pierwszy raz w sumie, nigdy wam jeszcze wcześniej go nie pokazywałem, tryb rzeźni. Jest to tryb, który powinniście moim zdaniem znać z poprzednich części GTA, ponieważ on był tutaj też oczywiście dodany do GTA. Jest to tryb takiej hordy, jak w Gearsach chociażby, czy też no... Tryb hordy chyba wam jest znany, tak? Czyli mamy tutaj bandę akurat jakiejś tutaj... kolesi, którzy chcą nas zabić. Mamy też czas wyznaczony i w danym czasie mamy zabić największą ilość tutaj przeciwników. Jednak jest to zdecydowanie łatwe niż w poprzednich częściach, ponieważ jak wiecie, Trevor ma specjalne umiejętności. W przypadku Trevora po prostu
Jeśli wciśniemy dwa analogi jednocześnie, Trevor nie dostaje żadnych obrażeń, co za tym idzie po prostu jest zdecydowanie łatwiejsze. Niemniej jednak wydaje mi się, że to będzie tak i tak trudne. Myślę, że po tej misji też odblokujemy sobie właśnie... Cholera. Muszę się schować. Po tej misji wydaje mi się, że odblokujemy sobie też różne inne tryby rzeźni, ponieważ one będą w różnych miejscach, też chyba to jest osiągnięcie. Dokładnie teraz wam nie powiem, czy tak, czy nie. Ale tryb jest naprawdę bardzo fajny. Taki tryb też rzeźni jest w trybie sieciowym, gdzie możemy zagrać ze znajomymi. To wydaje mi się zdecydowanie ciekawsze, tylko że no wiadomo, w trybie sieciowym zdecydowanie łatwiej zginąć niż tutaj w singlu. Tam w sumie wystarczy jeden strzał, abyśmy zginęli. Tutaj troszeczkę tych obrażeń na swoje ciało możemy przyjąć, szczególnie Trevorem, który ma tą właśnie, jak już mówiłem wcześniej, specjalną moc. Ale tryb rzeźni jest fajny, ja go tam widziałem w jakimś filmiku u kogoś. I wyglądał bardzo fajnie. Teraz akurat mamy pierwszy raz okazję w niego zagrać. Mało życia, raz w 10 sekundy zostały, więc może tutaj przeczekam. Jeszcze tych powybijamy. Zdrowie oczywiście się po jakimś tam czasie regeneruje, jeśli nikt w nas nie strzela. Więc tutaj nie ma problemu. Wystarczy jakaś fajna miejscówka i możemy wtedy... A, mam 25. Wow, 45 powinienem mieć, żeby tutaj mieć na 100% zaliczone to wszystko. Ale trudno, tutaj było to pierwszy raz mój tutaj z rzeźnią. O, dostaliśmy informację o tym kolesiu, więc sobie pojedziemy. Nie opowiem wam o tej rzeźni. No to był oczywiście mój pierwszy raz tutaj w trybie rzeźnia. Co za tym idzie, po prostu ciężko mi było. Tutaj najważniejsze jest to, żeby znaleźć dobrą kryjówkę po prostu. No dobra, wiemy gdzie to mniej więcej jest, już mam tam, byłem tam z wami, pokazywałem wam tą ciężarówkę fajną, wielką. I dobra, jedziemy sobie zobaczyć co tam jest ciekawego. I znajdziemy tego kolesia, on pewnie będzie też uciekał przed nami, więc trzeba tutaj, szybka reakcja musi być, nie możemy go zabić, możemy go ewentualnie tam jedynie potrącić. Ale zobaczymy sobie jak to będzie wszystko wyglądało. Jeśli chodzi o te misje poboczne, to powiem wam, że wygląda to mniej więcej tak, że tam jedna misja została chyba Michaelem do wykonania oraz jedna misja Franklinem, więc tutaj dlatego zdecydowałem się po raz kolejny pokazać wam Trevora. To dosyć fajna postać, wydaje mi się, też wiele osób z was ją lubi, tak więc myślałem, żeby właśnie pokazać w tym odcinku misje poboczne. Gdzieś zaraz tutaj powinna być ta kopalnia. A, już ją z daleka widzę, dobra. Jestem ciekawy, jak będzie właśnie, czy będzie łatwo tego kolesia tutaj zgarnąć, czy będzie to ciężkie do wykonania. Zaraz sobie to sprawdzimy. Bo ten obszar jest w sumie bardzo duży i teraz, żeby znaleźć jednego małego człowieczka, to będziemy chyba musieli tutaj się sporo naszukać. O, jest ta ciężarówka, którą wam pokazywałem. Dobra, sprawdzimy sobie jeszcze raz tego maila, ponieważ chciałbym może to jakieś są informacje o tym, gdzie on konkretnie jest. Aha, tu jest takie jakby dno tej, tych kamieniołomów, więc tam sobie pojedziemy, może on tam będzie. Czekajcie, weźmiemy, o, tutaj może, on tutaj właśnie, no najprawdopodobniej będzie w tym miejscu, tak mi się przynajmniej wydaje. Co tym idzie, właśnie tam sobie pojedziemy i go znajdziemy, ale kurczę... Fajnie by było, gdyby ona też nam udostępniła ten komputer, wtedy ja bym mógł sobie te akta CJ'a sprawdzić, ale wydaje mi się, że najprawdopodobniej dopiero to będzie dostępne, kiedy my wszystkich, wszystkie osoby dla niej znajdziemy. O, tam ktoś jest. O, dobra, już chyba nam nie ucieknie, więc idziemy do niego. No super, chyba wszystko pójdzie tak jak bym chciał, chyba że jeszcze nam ucieknie.
Your chariot awaits, sir. A nie, idzie do nas, więc okej, dobra. Możemy go zawieźć, zobaczymy, czy będziemy. No na pewno, wydaje mi się, że na pewno będziemy mieli misje dodatkowe jeszcze u niej. Czyli to będzie taka jakby. Mamy misję poboczną w przypadku tutaj tego znaku zapytania, ale dodatkowo też będziemy mogli do niej wykonywać inne zlecenia. Although now I've said it out loud, I kind of like the idea. Please, they're saying I could get 5 years. 5 years! Whoa, hang on, remind me. What did you do again? You're giving off a sex criminal vibe. What? No! They're just trying to charge me with check fraud, money laundering, workers' compensation fraud. It's crazy. It was just a few payroll taxes, for Christ's sake. Okay, I'm listening now. You had me at money laundering. What's your play? It isn't really a play. You create a shell company, take out a minimal workers' comp insurance policy, then charge subcontractors a fee to use that company as a dummy paper trail for their undocumented workers. I'm just the middleman, really. Whoa, 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 whoa! I take it all back. You are officially the most boring criminal alive. Nah, jail's the place for you for sure. For the learning experience alone. O, tu jest piłka druga, którą wam pokazywałem, bo takich piłek jest tutaj w Los Santos. Trzy takie piłki są, które wam pokazywałem. Ja pokazywałem tylko jedną, ale są jeszcze dwie osobne. Jak w którą widzieliście, jeszcze jedna dodatkowa tutaj przy okazji nam się trafiła. Your relentless sunny disposition, it always puts a pep in my step. I aim to please. Well, witty banter completed, I'll give you my thanks. And I'll send you another file for your inspection. No dobra, pewnie jakieś inne. Czekajcie. Informacje mamy, czy dostaniemy jakieś inne misje od niej? Pewnie tak, pewnie w przyszłości dostaniemy jakieś tam jeszcze zlecenia od niej. Ale pojedziemy sobie po kolejną misję poboczną, jest ona tutaj. Więc zaraz do was dołączę po prostu, aby tutaj tą drogę pominąć. No dobra, jesteśmy już tutaj przy tym celu, ale nikogo w aucie nie widziałem już z dala, że nie było. A, są. What are you idiots up to, huh? Мы здесь защищаем честь Америки. Это предназначено судьбою. Гордая страна, которая может совершить геноцид и назвать это волею Божьей. Fella can't speak two words of English, but he knows this is the best country. Jesus! Hey, hey, what's that? Illegals ruining the place. Czyli po raz kolejny będziemy strażnikami tutaj granicznymi. Dziwi mnie, że jednym ze strażników granicznych jest ktoś, kto jest pochodzenia nieamerykańskiego, ale mniejsza o to. Walczą z kolesiami, którzy przyjechali tutaj z jakichś innych krajów. A sam ten koleś jest Ruskiem chyba. Chyba to jest Rusek. Ewentualnie Ukrainiec. Trevor. Okay, give me a cloak so I can incapacitate him humanely. A, bo mam tylko paralizator, niestety. Kurde, nic innego zrobić nie mogę, niestety. Trzeba go potrącić lekko, aby spadł z tego kłada. A, dostał chyba od któregoś, chyba tego Ruska dostał ten koleś. Ponieważ automatycznie, jak byliśmy obok nich, to spadł. Znaczy obok niego. Dobra. Teraz trzeba go zgarnąć. Okej, paralizator mamy. No wchodź dalej szybciej. Dobra, jeden już jest. Mamy wsiąść do wozu, więc zakładam, że właśnie jest ich troszeczkę więcej. Ale dobra, pojedziemy i pewnie w międzyczasie coś się dowiemy nowego. Do fabryki cementu. No dobra, to jedziemy do fabryki cementu. What are you talking about?
This is my home. I have my papers right here. Oh, yeah? Well, let me see that. Oops. Из рук выскочили. You won't get away with this. I report you. You want to report me? Are you sure this old man's a threat to American freedom? Sure as I've ever been about anything. Jesus, you're a real fuckwit. Ay, kurde. Step on it, Trevor. Well, now that's an admission of guilt if I ever saw one. Probably cartel members or child molesters. Z doświadczenia tutaj w GTA wiem, że jeśli chodzi o walkę samochodu z kładami, po takich terenach to nie mam najmniejszych szans z nimi. Trzeba będzie wjechać na jakąś drogę i wtedy dopiero coś zdziałać. Też niestety jak nie mam jeszcze, kurde. No dalej, obracaj się. Dobra, idealnie. Ale teraz będzie zdecydowanie ciężej ich tutaj mi dogonić, co za tym idzie. Trzeba będzie się tutaj sprężyć i nadrabiać ten dystans jadąc drogą, bo kurczę, naprawdę tutaj jeśli chodzi o tereny takie jak właśnie te tutaj, które widzicie, czyli albo piaszczyste, albo jakaś tutaj polana, albo coś w tym stylu, to z crossami nie mam szans. Ja już to obczaiłem sobie w trybie sieciowym, kiedy to są wyścigi takie łączone, że można wybrać albo motocykl, albo można wybrać samochód terenowy, czy tam jakiś sportowy. To zauważyłem właśnie, że ciężko jest, bardzo ciężko tutaj dogonić jest crossy na takim terenie, gdzie one po prostu tutaj górują, tak? Ale tutaj w okolicy gdzieś powinna być droga, wydaje mi się, więc zaraz sobie wtedy tutaj ten dystans nadrobimy. Chociaż w sumie wydaje mi się, że jesteśmy na równi, że z taką samą prędkością tutaj uciekamy. A raczej oni uciekają, a my ich gonimy. Oj, jelonek potrącony przeze mnie. A oczywiście niechcący to było. No i teraz mamy szansę ich w końcu dogonić. Zaraz też sprawdzimy, czy to co mówiłem jest prawdą, że tutaj będzie czuć różnicę. Już widzę, że się do nich przybliżam zdecydowanie bardziej niż było to na terenach takich tutaj górskich, czy też w jakichś takich polankach. Zobaczcie, jak szybko tutaj autem można na takiej drodze crossy dogonić. Po prostu crossy się męczą na takiej drodze, tak? Więc tutaj dlatego tak to wszystko wygląda. Dobra. Ten już będzie leżał tutaj i teraz idziemy do drugiego jeszcze. A nie, ten też wrzosł, więc okej. Okay. Odprowadzimy ich i zobaczymy, czy będziemy szukali kolejnych osób, czy też już po prostu będzie tutaj wszystko. Też za bardzo miejsca już nie ma w tym samochodzie. No jeszcze dwie osoby może by weszły, zaraz zobaczymy. Well, good work everyone. Thanks for the help, Trevor. You're a fine patriot. We'll take it from here. Aha, dobra. Mamy wysiąść z auta, więc to będzie tyle. Więc trzymajcie się, do usłyszenia i oczywiście zapraszam was do kolejnych odcinków z GTA 5. Trzymajcie się, cześć. We gotta get out of here.